Kaliszu, w cieniu Bazyliki Świętego Józefa, witam bardzo serdecznie siostrę Bernardę, która przybywa do nas z Krakowa Królewskiego. Albertynka, w roku jubileuszowym świętego brata Alberta to dobre spotkanie. Witam serdecznie siostrę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dobre spotkanie, ponieważ sprasza nas tutaj do świętego Józefa ta okoliczność jubileuszowa i odnajdujemy okazję, żeby powiedzieć troszkę o tym wyjątkowym człowieku, naszym rodaku, do którego warto, żebyśmy się jeszcze bardziej przyznawali przed światem. To piękna postać, święty brat Albert. Proszę siostry, gdyby zacząć tak zwyczajnie, powiedzieć skąd przychodzi święty brat Albert, gdyby powiedzieć dwa słowa o jego domu, o rodzinie, o pochodzeniu, o tym, co go ukształtowało, bo to chyba ważne, żeby zrozumieć kolejne etapy jego życia i te rysy charakterystyczne, które w tym roku jubileuszowym chcemy podkreślić, zaakcentować. Myślę, że niebagatelną rolę, jeśli chodzi o życie i działalność świętego brata Alberta, odegrała jego rodzina i sam fakt częstej zmiany zamieszkania, miejsca zamieszkania już dowodzi, że młody Adam Chmielowski, bo tak się przecież nazywa, przyzwyczajał się niejako do tego, aby być wszędzie i być z tymi, którzy domu nie mają. Ale tak od początku, tak najnormalniej w świecie, urodził się w Igołomie koło Krakowa. To jest taka miejscowość, która w tamtym okresie, w 1845 roku, była u styku Królestwa Polskiego i Wolnego Miasta Krakowa. Z racji tej, że jego ojciec był urzędnikiem celnym, mieszkała ta rodzina na terenie komory celnej w Igołomi. To była komora celna pierwszej klasy, więc mogła mieć 5 urzędników, to też było coś takiego znaczącego, a ojciec był naczelnikiem tej komory. Adam był długo wyczekiwanym dzieckiem, ponieważ po ślubie młodzi małżonkowie czekali 7 lat na jego narodzenie i w tej Igołomi mieszkano zaledwie rok od chwili jego urodzenia, ponieważ ojciec dostał przeniesienie do komory celnej w Słupce, a potem w Szczypiornie. Stąd też ten związek z ziemią kaliską. No właśnie, tutaj byśmy ten wątek leciutko podkreślili, dlatego że to ciekawe, tak niedługo tam mieszkał w dzieciństwie, a jednak kojarzymy brata Alberta głównie z Krakowem, oczywiście za sprawą tych kolejnych etapów jego życia, ale ten kaliski wątek, Szczypiorno, sławne w świecie za sprawą piłki ręcznej, bo to Szczypiornek właśnie od tego pochodzi. I to wiedzą bardzo licznie ludzie na całym świecie nawet. Natomiast mało kto wie, że tutaj też trafił jego ojciec i że to też była charakterystyczna placówka celna, bardzo taka jakby niespokojna. To by świadczyło o tym, że no powierzano odpowiedzialną pracę ojcu późniejszego brata Alberta, Adama. Tak, trzeba to podkreślić. I on jako małe dziecko podglądał zapewne swojego ojca. Zresztą przyszli na świat potem jego dwaj bracia, Stanisław i Marian. I byli chrzczeni tutaj w parafii Dobrzec świętego Michała Archanioła. Dzisiaj to jest Kalisz. Właśnie, więc te związki są bardzo bliskie. Potem jeszcze narodziła się siostra, ale to już było w Czernicach, niedaleko Wielunia. A potem właśnie ojciec zmarł, kiedy Adam miał lat 8. I w związku z chorobą ojca już zaczęto planować przeniesienie do Warszawy. Stąd zakupiono kamienicę, w której rodzina zamieszkała, ale ojciec niebawem zmarł. Stąd został Adam i trójka rodzeństwa pod opieką matki. Ona była bardzo dzielną osobą, bardzo religijną, człowiekiem o bardzo wielkiej wrażliwości serca, bo to potem wspominano i Adam uczył się przy swojej mamie tej otwartości na drugiego człowieka i trzeba to oddać w ogóle całej rodzinie, z której się wywodził, że znajdował jej w niej takie szczególne oparcie, że w chwili, kiedy niebawem, bo po 6 latach zmarła mama, kiedy została czwórka osieroconych dzieci, ta rodzina powołała radę opiekuńczą, która miała zająć się sprawami finansowymi, w ogóle utrzymaniem tych dzieci, a następnie spieniężeniem kamienicy, która została po matce. Czymś takim bardzo znamiennym jest to, że Adam Chmielowski
już właściwie od najmłodszych lat był zdany na pomoc innych. Można powiedzieć, że też bardzo sumiennie się rozliczał z tego, w jaki sposób dysponuje powierzonymi mu środkami. To takie jest bardzo charakterystyczne dla niego, bo ten duch odpowiedzialności w nim trwał do końca życia, też i za siebie, i za innych. Ale pojawia się wątek powstania styczniowego. On z racji tego, że zamieszkuje we Warszawie, jego mama jeszcze, korzystając z tego, że przysługuje mu darmowa nauka, wysyła go do Petersburga, bo jest synem byłego urzędnika carskiego, więc ta nauka mu przysługuje, z tym, że co się okazuje? On przyjeżdża, zaczyna mówić dobrze po rosyjsku. Matka widzi, zaniepokojona, że dziecko ulega rusyfikacji, dlatego też decyduje się na zabranie go z tej szkoły. I potem młody Chmielowski kończy gimnazjum realne w Warszawie. Czyli taki był jakby niebezpieczny zakręt. Niebezpieczny zakręt. No bo przecież tak, brat tak. Alberta, świętego brata Alberta, ale Adama Chmielowskiego przecież postrzegamy wszyscy też jako wielkiego patriotę. No siostra już dotyka tak, tego tak, tematu. Tak, tak, już powolutku powstania, dochodzimy. Ale, tak. Ale rzeczywiście no, mogło być inaczej. Mogło być inaczej, dlatego że musiał się w jakiś sposób zaznaczyć podczas wizytacji cara, ponieważ został wyróżniony. Wspominał to, że bardzo dumny, przybiegł do krawca i mówi, pagony przyszywać, pagony. Był bardzo dumny z tego, co się dzieje. I dlatego w odpowiedniej chwili rodzina zareagowała, także cześć i chwała im za to. I kiedy już był w gimnazjum realnym, wtedy na początku tych 60. lat dochodziło już do małych takich manifestacji i rozruchów ulicznych, które powodowała młodzież gimnazjalna między innymi. Brał w tym wszystkim udział, słyszał przecież śpiewanie pieśni patriotycznych na ulicach. To w nim w jakiś sposób musiało pracować, skoro po rozpoczęciu kształcenia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach wybuchło powstanie, to była kwestia kilku miesięcy. On razem z kolegami ruszył do powstania. I co ciekawe, że no jak młodzi chłopcy, oni przecież nie byli specjalnie przygotowani, ruszyli tak jak wszyscy, zostali internowani i uciekł ze swoim kolegą z tego internowania w Ołomuńcu po to, żeby dołączyć do kolegów, żeby dołączyć do walk powstańczych. I znany jest nam fakt, że w walkach powstańczych Adam Chmielowski stracił nogę i to była taka wysoka amputacja bez środków znieczulających. I w ten sposób znalazł się również w niewoli rosyjskiej. Ma lat 18. Także kiedy patrzymy na brata Alberta z perspektywy jego doświadczeń życiowych, musimy powiedzieć, że nie zostały mu oszczędzone te najtrudniejsze chwile. To było bardzo trudne. Młody chłopak, któremu zawaliło się życie w ten sposób, że no właśnie traci sprawność, a druga sprawa, że widnieje nad nim ten wyrok carski, bo przecież on sobie zdaje sprawę z tego, że straci życie po wyleczeniu. Stąd bardzo wielkie starania rodziny o to, aby go w jakiś sposób wydobyć ze szpitala w Koniecpolu, bo tam wtedy przebywał. I po wielkich staraniach on znalazł się w Warszawie bardzo krótko, ponieważ trzeba go było gdzieś umieścić, aby go po prostu zabezpieczyć. Schować. Aby schować, tak w ten sposób, można tak powiedzieć. I dlatego znalazł się w Paryżu na emigracji z nikłymi środkami do życia, ale za to właśnie, co jest takie bardzo znamienne, poznaje ludzi tamtej epoki, wielkich ludzi, bardzo dobrych ludzi, społeczników. Do takich społeczników należał z pewnością dr Seweryn Gałęzowski. To był okulista światowej sławy, można powiedzieć, ale równocześnie człowiek niesamowicie zaangażowany w pomoc tym chłopakom, którzy wyszli z powstania i którym zawaliło się życie. Oni między sobą dywagowali, czy warto było. Teraz na ile wyceniana jest też ta ich służba ojczyźnie, ponieważ zapomogi, które otrzymywali, były naprawdę znikome. I kiedy taki Adam Chmielowski potrzebował zrobić sobie protezę, musiał korzystać z dobroczynności innych. Doktor Gałęzowski wyprosił protekcję takiego dobrego chirurga paryskiego, który wyposażył go w taką najlepszą wtedy możliwą protezę. I on o tej protezie już
Później się poruszał na studiach w Monachium, mówiono, że jeździł na łyżwach, że potrafił tańczyć, że naprawdę bardzo sprawnie się poruszał, aczkolwiek ona mu czasami tam płatała różnego rodzaju figle. Miał też do tego dystans, jakoś potrafił się też wyzwolić z tych myśli takich katastroficznych, po co to wszystko, aczkolwiek na pewno mu to po głowie chodziło, bo przecież w tym środowisku się obracał. My dzisiaj widzimy, jak wiele z tych trudnych doświadczeń okazywało się i teraz no, to ewidentnie poznajemy, że kształtowało go na przyszłość, na to takie dzieło ostateczne, które miał tutaj wypełnić na ziemi. Siostra wspomniała w takiej jeszcze rozmowie wcześniejszej o takim szczególe, że w pewnym momencie tę kamienicę, ten dom, który był domem Chmielowskich, trzeba było sprzedać i już potem nigdy nie miał takiego domu w takim sensie materialnym, żeby można powiedzieć, o, to tu, stąd jestem, albo, prawda? To też właśnie ciekawe, ten, który później poszedł do bezdomnych. Tak, tak. I jeszcze jest jeden szczegół taki znamienny, bo właśnie zawsze wraca się do tego gniazda, prawda? Wraca się do tego gniazda, z którego się wyszło. To niejako mówi o moim korzeniu, o jakim poczuciu bezpieczeństwa, prawda? Coś takiego nosimy w sobie, że lubimy wracać do tych miejsc z dzieciństwa, czy tam, gdzie było nam dobrze. Natomiast no nie miał dokąd wrócić. On korzystał z gościny, czy swojego rodzeństwa, czy ludzi zaznajomionych z jego rodziną, czy z nim samym. Korzystał z gościny na dworach, ludzi, którzy byli mu życzliwi, którzy też byli protektorami w czasie jego studiów. I tam uczył się też może tego życia rodzinnego, bo podglądał te postawy, które na przykład wielkim autorytetem była dla niego pani Siemieńska, żona Ludwika Siemieńskiego. Naprawdę to była kobieta o niesamowitym sercu. Ona go miała jakby za syna, Maria Witkiewiczowa. Bardzo ciepło o nich się wyrażał. Kiedy, tak już uprzedzam troszkę fakty, kiedy znalazł się na Podolu już po różnych perypetiach życiowych, też korzystał z gościny u swojej rodziny i tam pisząc do jednej z ciotek, do Józefy Krzyżanowskiej, pisał o tym, że ciocie były dobre jak chleb, więc już to sformułowanie się gdzieś tam przewijało, już odczuwał to dobro skierowane w swoją stronę, także on odbierał te impulsy ze świata, był niesamowicie wrażliwym człowiekiem i to trzeba mu oddać. I co do tego domu rodzinnego, taki bardzo znamienny szczegół, że jedyną rzecz, o której wiemy, że miał, to był obrazek Matki Bożej, który otrzymał od matki, miał po matce. I ten obrazek w chwili, kiedy już na dalszym etapie życia wstępował do jezuitów, powierzył swojemu przyjacielowi Józefowi Chełmońskiemu z takim zastrzeżeniem, żeby ta dobra pani strzegła ciebie i twojego domu. I tego obrazka już nigdy nie odzyskał. Także kiedy nawet tak czasem ten drobiazg, można powiedzieć taki drobiazg, ale kompletne ogołocenie, to po prostu ta ofiara, którą też złożył, była bardzo świadoma i ona mu też potrafiła, można powiedzieć, że pomogła do tego, aby zrozumieć tych, którzy byli ogołoceni, a z drugiej strony też wiedzieć, czego szukać albo co komu zapewnić, bo wiedział też, jaki to jest brak. Może bardziej w tą stronę bym też poszła. No właśnie. Te wątki są ważne, dlatego że tak jak wspomniałem, witając siostrę, jesteśmy w cieniu polskiego Nazaretu. Nazaret, dom, w którym głową był święty Józef, bo Bóg tak chciał, to tu zawsze te wątki rodzinne roztrząsamy i powiem siostrze szczerze, że dla mnie to jest takie pięknie odkrywcze, że taka była ta atmosfera oddawania wszystkiego. No, nie sposób nie skojarzyć tego z Karolem Wojtyłą, prawda, też, ale to może do tego dojdziemy gdzieś tam jeszcze na koniec naszej rozmowy. Proszę siostry, może dwa słowa o nauce, o wykształceniu, no i o tym nietuzinkowym talencie, który no, mógł zadecydować o kształcie jego życia i nie tak się mogło potoczyć jego życie, jak się wiemy, że potoczyło. Tak, prawdą jest, że już podczas tego pobytu w Paryżu w 1964 roku miał okazję podglądać różnych malarzy. To go bardzo pociągało, korzystał z różnych wystaw, z galerii, odwiedzał te miejsca i to już w nim zaczynało pracować.
Wiemy, że kiedy wcześniej kształcił się w gimnazjum realnym czy w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach, zawsze był na kierunkach technicznych, więc to już w jakiś sposób go przygotowywało, a tutaj to piękno, które zostawało zatrzymane niejako na tych płótnach, to go pociągało jeszcze bardziej. I kiedy powrócił do Warszawy, była już możliwość po amnestii, skierował swoje kroki właśnie w tym kierunku. Rodzina nie bardzo chciała tego, co on, i dlatego też zadecydowano, by podjął studia inżynieryjne w Gandawie. No bo to jest konkretne obrazowanie. Tak, bo z czego się utrzymać, bo no właśnie, no jakaś przyszłość przed nim przecież się musi roztoczyć i dlatego ta decyzja. Podjął te studia, ale po kilku miesiącach trzeba je było przerwać, ponieważ to naprawdę nie było to i wrócił do Warszawy już z tym zamiarem, że jednak będzie to kierunek artystyczny. Również taki epizod jak nauka w szkole rysunkowej, bo to też trzeba podkreślić, tam miał możliwość korzystania między innymi z pracowni Wojciecha Gersona. Także uczył się u najlepszych i w 1869 roku jesienią już zjechał do Monachium po to, aby po kilku miesiącach zapisać się już po kilku miesiącach widnieje jako student Akademii Monachijskiej i tam trafia do najlepszych, bo jego przyjaciółmi jest między innymi Józef Brandt, blisko jest Ludwik Kurela, bracia Gierymscy. To naprawdę są ci ludzie, z którymi zaczynał. Zresztą Maksymilian Gierymski traktował go jako takiego bardzo bliskiego przyjaciela, zresztą znali się z Warszawy. Ale pisze o tym do ojca i nawet wspominając Wigilię, że właśnie Chmielowski razem z nim spędzał ten czas. Co jest też takie bardzo znamienne, to przyjaźnie Adama Chmielowskiego, bo on wywoływał, on był nienarzucający się, on się nikomu nie narzucał, a jednocześnie przyciągał ludzi. I był takim autorytetem i w sprawach teorii sztuki, bo właśnie jako młody człowiek, a już po prostu miał takie duże rozeznanie, i jako człowiek, tak normalnie po ludzku, miał w sobie coś, co przyciągało, miał taki autorytet i też na tyle budził zaufanie, że przyjaciele czy koledzy, znajomi, którzy oddawali pracę do różnych galerii czy na różne wystawy, jeszcze konsultowali ostatnie te pociągnięcia pędzla, można powiedzieć, z nim. I jego zdanie cenili sobie niejednokrotnie bardziej niż zdanie profesorów i wykładowców. Natomiast co jest takie ciekawe u niego, to to, że jak wcześniej wspomniałam, nie miał specjalnych środków na studia, dlatego też bardzo cenił i szanował protektorat Lucjana Siemieńskiego, który wyprosił mu między innymi u hrabiego Dzieduszyckiego takie stypendium, przynajmniej roczne, bo to się na roku skończyło, potem pani Siemieńska uruchamiała inne znajomości, aby on mógł studiować. I teraz młody Adam Chmielowski jako student pisze do Lucjana Siemieńskiego relacje z postępu w nauce. On pisze, z jakich zajęć korzysta, co sprawia mu trudności, że jak bardzo się męczy. Tam jest nawet, że ileś musiał gałganów poszywać, aby osiągnąć jakiś efekt. Płakałem, namęczyłem się, ale zrobiłem. Więc to świadczy o też jego takiej wielkiej determinacji, ale był idealistą. To też trzeba na tym etapie jego życia bardzo podkreślić, bo w późniejszym etapie życia, kiedy widzimy go przy bezdomnych, to widzimy, że rezygnuje z pewnych rzeczy. Ale tutaj jednak pisze między innymi coś takiego bardzo znamiennego dla niego, że głupi jest ten, kto ma źródło pod nosem, a pije z konewki. Więc co? Więc trzeba korzystać z tych galerii, z osiągnięć tych twórców, którzy byli do osiągnięcia wtedy, a zostawić sobie tych pomniejszych, którzy naśladują. I poza tym jeszcze coś takiego bardzo ciekawego dla niego, to poszukiwanie prawdy. Tworzył niejednokrotnie długimi tygodniami i miesiącami coś, by potem kilkoma pociągnięciami pędzla to przekreślić. Bo to nie była ta prawda, którą wtedy czuł. Mówiono, Witkiewicz na przykład coś takiego mówił, że on jedną grudką farby więcej potrafi zrobić niż my, którym się wydaje, że więcej czy wiele dla sztuki czynimy. Widzieli w nim świetnego kolorystę, widzieli w nim pasjonata, widzieli w nim idealista, a jednocześnie tego, kto bardzo się męczy. Gierymski miał wspomnieć, że były takie też fakty wiążące się może z różnicą światopoglądową, bo też były kryzysy w związku z tym, co było w powstaniu. I
I wiemy, że musieli też się poróżnić na tym tle. I Jagielloński wspominał, że inny już by się dawno obraził, ale Adamowi to mógł powiedzieć. Tylko nie tej osobie, albo zadaje sobie takie pytanie, czy bez niego byłbym rzeczywiście tym, kim jestem i czy zaszedłbym aż tak daleko. To jest taki okres przeciekawy, jeśli chodzi o bardzo monarchię. Ciekawe, które nazwisko siostra nie wypowiada, to tworzy się uliczka, że warto by w nią wejść i troszeczkę no właśnie, pobadać. Tych a jest to bardzo dużo. Tak, więc to jest bardzo interesujące. Zresztą to sformułowanie o tym źródle i konewce, to on ostatecznie pewnie to spełnił w tym życiu swoim, no, gdzieś wchodząc w jakąś relację też mistyczną z Chrystusem. To jest to źródło i myślę, że też warto w ten sposób o tym pomyśleć. Proszę siostry, no, można by o tym długo rozmawiać, ale jeszcze chcemy kilka etapów jego życia określić. Może dwa słowa o powołaniu. Jak się ono odkrywało, bo też to było związane z poszukiwaniem i też wchodził, wychodził, prawda, aż go Pan postawił tam, gdzie go chciał mieć. No i właśnie śmierć Maksymiliana była takim też momentem bardzo trudnym dla niego. Maksymilian umiera mu praktycznie na rękach i on wtedy sobie zadaje takie pytanie, czy sztuce służąc można się Bogu podobać? Czy służy się wtedy Panu Bogu? I zaczyna sobie myśleć, że może będzie jak Fra Angelico, że może będzie wykorzystywał talent w służbie Bogu. On długo, długo się z tym jakoś męczy, ale ostatecznie też odbywa podróż do Włoch, to tam owocuje dziełami artystycznymi. Co się ciekawego dzieje? Mianowicie odbywa rekolekcje 3-dniowe u jezuitów w Tarnopolu i wtedy podejmuje już ostateczną decyzję o tym, żeby wstąpić do zakonu jezuitów. Jest rok 1880 wrzesień. I on pisze do Józefa Branta, jaki jest szczęśliwy. W myślach o Bogu i przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. Pisze do Chełmońskiego, ofiarowując mu też obrazek Matki Bożej, o którym wcześniej wspomniałam. Pisze do Heleny Modrzejewskiej. On jest bardzo szczęśliwy. Myśli, że przybył do tego portu przeznaczenia, ale Pan Bóg przygotował mu tam duże doświadczenie, ponieważ przychodzi na niego duży kryzys duchowy w związku też z rekolekcjami, które odbywa. Ostatecznie to kończy się depresją i w kwietniu następnego roku opuszcza zakon jezuitów i staje się pacjentem zakładu psychiatrycznego w Kulparkowie koło Lwowa. Tam przebywa kilka miesięcy w związku z tym, że też czeka na to, aby go odebrał jego brat Stanisław, który zabiera go do swojego majątku, w którym pracuje na Podolu do Kudryniec. I tam Adam Chmielowski przeżywa tę depresję na swój sposób, jest zamknięty, izoluje się od otoczenia, milczący, jest problem z apetytem. No po prostu wiemy, jak taki człowiek się zachowuje i miał potem wspominać po latach, że nie postradał zmysłów, ale cierpiał męki i katusze najstraszliwsze. Więc kontakt jakiś miał, odbierał to otoczenie, ale on się czuł niegodny Pana Boga, niegodny miłosierdzia Bożego, czuł się potępiony. Coś takiego się w nim zrodziło. Ale jest taki bardzo ważny motyw, który się pojawia, mianowicie motyw rozmowy proboszcza z sąsiedniego Szarogrodu, który odwiedza jego brata i celowo w pokoju obok prowadzona jest głośna rozmowa przy niedomkniętych drzwiach, tak byśmy to określili. I ta rozmowa dotyczy miłosierdzia Bożego. I kiedy Adam, to jest taki moment, że on się budzi do nowego życia. Ten ksiądz wyjeżdża, a on sobie każe siodłać konia. On jedzie do spowiedzi i zamyka jeden etap w swoim życiu, otwiera się następny. Dlaczego? Dlatego, że tam w biblioteczce znajduje literaturę nie tylko o świętym Franciszku, ale również o trzecim zakonie świętego Franciszka. Więc to jest bardzo ciekawy motyw, bo on czuje się teraz już u siebie, można powiedzieć, ma talent, może odnawiać kapliczki, może odnawiać obrazy w kościołach, które są w okolicy, a równocześnie krzewić idee tercjarskie. I to znowu budzi podejrzenia władz carskich, no bo jest postrzegany jako tajny konspirator. Stąd ukaz, aby opuścił ten teren. I w ten sposób, za zrządzeniami, można powiedzieć, bardzo trudnymi, politycznymi czy jakimiś innymi, znajduje się w Krakowie i tam angażuje się nadal w tercjarstwo. Troszeczkę mieszka też u kapucynów.
podejmuje pracę nad tłumaczeniem. To jest też taki ciekawy motyw, nad tłumaczeniem reguły większej do przewodnika trzeciego zakonu świętego Franciszka na rzecz tercjarzy polskich. To jest też czas, kiedy papież Leon XIII wydaje dwa dokumenty pochwalające trzeci zakon, idee tercjarskie, i to jest takie bardzo istotne, że on doskonale wyczuł ten czas i swoje miejsce w Kościele i idzie po tej linii. No i stąd potem, kiedy wynajmuje mieszkanie przy ulicy Basztowej, kiedy już zapuszcza się w uliczki Krakowa, Pan Bóg mu otwiera serce, on widzi coraz więcej, coraz bardziej też możliwości z siebie, które może wykrzesać, bo jest też bogaty, bardziej ubogacony może tym, co przeżył, i też bardziej poznał Pana Boga. Właśnie ta jego darmowość miłości, miłosierdzie, to go otwiera jeszcze bardziej na ludzi. Tak sobie myślę trochę ze świata celebrytów, bo te nazwiska, no to przecież to są takie, które dzisiaj funkcjonowały tak jak celebryci. Przez zakład psychiatryczny, całkowite ogołocenie, no właśnie gdzieś na spotkanie z Franciszkiem. No, gdzie się pojawia obraz Ecce Homo? Może to jest jakiś taki trochę skrót, ale bym prosił, taki żeby bardzo może ważny, bardzo w tym ważny wątek tego dotknąć, tak? Koniecznie, bo ten obraz Ecce Homo pojawia się przed wstąpieniem do jezuitów. W 1879 roku, właśnie jesienią, już taką przedzimową jesienią, można powiedzieć, rozpoczyna malowanie tego obrazu, a świadkiem tego jest Leon Wyczółkowski. Przez rok mają kontakt ze sobą we Lwowie, nawet do tego stopnia, że bardzo często korzysta z pracowni Wyczółkowskiego i niejednokrotnie zostaje na noc. I miał po latach wyznać, bo tam maluje również między innymi wizję świętej Marii Małgorzaty Alacoque. To jest też jeden z jego bardziej znanych obrazów dla jezuitów, tak notabene. I ten obraz towarzyszy mu w kolejnych etapach jego życia. Ten obraz zabiera ze sobą do jezuitów, zabiera ze sobą do Kudryniec, no wszędzie tam, dokąd się udaje, no bo jak wiemy, nie miał domu. I kiedy rozpoczyna posługę wśród ubogich, on go ma. I kiedy wchodzi do ogrzewalni miejskiej, kiedy zamieszkuje też już tam, a wcześniej troszeczkę wynajmuje mieszkanie u Paulinów, żeby mieć dostęp do ogrzewalni, która była obok, ten obraz jest w mieszkaniu. Świadkiem tego są bracia Albertyni, którzy razem z bratem Albertem modlili się przed tym wizerunkiem, i bardzo długo na płótnie była sama twarz Chrystusa, sama głowa. Natomiast on chciał malować prawdę i też nie wiemy, skąd pomysł na takiego Chrystusa. Dlaczego scena wystawienia go na pośmiewisko przez Piłata? Nigdzie nie zostawił nam jakichś zapisków dotyczących tego tematu. Została modlitwa, którą modlił się przed tym obrazem, i my ją do dzisiaj używamy jako modlitwy, również jako pieśni. Królu niebios, ciernie mu koronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu niebios znieważony i oplwany, bądź królem i panem naszym, tu i na wieki. Amen. To jest modlitwa adoracyjna i przed tym obrazem bracia odprawiali również rekolekcje czy medytacje. I nie wiemy, jak potoczyłyby się losy tego obrazu, gdyby nie arcybiskup Andrzej Szeptycki, który wymógł na bracie Albercie wykończenie tego obrazu i prosił, aby mu ten obraz podarował. Brat Albert był przymuszony, ale powiedział, że obszedł się z tym obrazem jak ostatni partacz, że wykończył go po rzemieślniczemu. Według niego on jest nieskończony. Ale ta myśl brata Alberta czy Adama Chmielowskiego, ona dla nas stanowi wyzwanie, bo to niedokończony, on go już nie dokończy. Być może to jest dzieło dla każdego z nas, kto staje, modli się, patrzy na ten obraz, kontempluje, bo on przecież jest dla milionów ludzi ciągle wyzwaniem, ten obraz. Ciągle myślimy sobie, co ma nam powiedzieć to dzieło. Dosyć jednak mimo wszystko dziwne, prawda? Tak. Wielu zatrzymuje się przed tym wizerunkiem i on powala na kolana, bo ja też byłam świadkiem tego, kiedy
Obraz był na wystawie obrazów brata Alberta w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Ta wystawa już się niestety zakończyła. A to tylko takie małe wtrącenie zrobimy, proszę siostry, no bo wielu ludzi znów takiej popularnej wiedzy mają pojęcie o jednym obrazie świętego brata Alberta. Tak. Jest ich wiele, prawda? A jest kilkadziesiąt, właśnie, tak. I wysoko ocenianych. I wysoko ocenianych, a właśnie ten jest taki znamienny. I ja byłam niejednokrotnie bardzo poruszona takim widokiem, że ludzie wchodzili do muzeum, przechodzili przez próg, wchodzili na salę, gdzie jest wiele obrazów, ale zatrzymują się przy Ecce Homo i klękają. Naprawdę? I to było takie poruszające. Weszłam kiedyś na taką sytuację, że było chyba narzeczeństwo, ale w każdym razie młodzi ludzie, którzy trzymali się za ręce i modlili się na głos. Były też takie osoby, które powracały do tego obrazu. Spędzały kilka godzin na wystawie po to, aby wracać, aby adorować Chrystusa. On ma w sobie coś takiego, że otwiera człowieka. Jest taki znamienny szczegół, nie wiemy, czy to było w zamyśle Adama Chmielowskiego, brata Alberta, aby wymalować Chrystusa w płaszczu purpurowym, który układa się na jego piersiach w ogromne serce. Ten szczegół jakoś bardzo mocno podkreślił arcybiskup Andrzej Szeptycki, kiedy do odwiedzającego go księdza miał właśnie powiedzieć, że proszę księdza, proszę spojrzeć, jest to największy obraz Bożego serca, że cały Chrystus zamienia się w serce, w jedno wielkie, zbiczowane serce. I myślę, że każdy z nas w tym sercu się może zmieścić i może ta prawda wybrzmiewa w naszym sanktuarium w Krakowie, kiedy przychodzi tylu ludzi, aby modlić się przy relikwiach świętego brata Alberta i właśnie przed tym wizerunkiem. To jest miejsce dla tego, kto w życiu jest szczęśliwy, ale też ten, który jest pogubiony, któremu się nie udało, który jest jakiś zbolały. Tam się zmieści każdy. Proszę siostry, myślę, że i dla nas ten obraz i to serce stanie się początkiem kolejnej rozmowy. Za tę pierwszą część spotkania ze świętym bratem Albertem bardzo dziękuję. Siostra Bernarda Albertynka z Krakowa, dziś w cieniu Bazyliki Świętego Józefa w polskim Nazarecie w Kaliszu. Dziękuję i już zapraszam wszystkich na kolejne spotkanie.